Mercedes 500 SL. Pokażę Wam, w jakim stanie jest, powiedzmy, za dnia, bo był kupowany, przyjechał w sumie z lawety na, no, nad rankiem, nie? Ciemno jeszcze było. Także tak, tu z zewnątrz to tylko go opukam, nic nie będzie robione, żadnej polerki, niczego, bo po prostu nie ma sensu najmniejszego. Ale nie chcę, żeby też wyglądał jakoś tragicznie, nie? Czyli to wszystko sobie umyję go, żeby jakoś tam wyglądał. Pokażę Wam teraz z grubsza, jak to wygląda. Postawię go na felgach oryginalnych, na razie 15, przód, tył, bo tam mam w jednym, jest powietrze, wszystko spoko. Te felgi są, kurde, zacne. One wyglądają super, naprawdę, nie wiem, chyba polecam do seka. Są 16, bardzo ładnie wygląda, widzę samochód na nich. Tego na razie postawię na 15 oryginalnych. Z grubsza umyję, zobaczę, jak to się będzie domywało, doczyszczało. Zobaczymy w środku, jak to wygląda. Środek jest tragiczny, no mówię, to jest pierwsze mycie samochodu, nie wiem, podejrzewam po 20 latach lub więcej, plus raczej grasowała to kuna, jestem tego niemal pewny, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Tu są jakieś cuda, kurde. No zjedzone, nie? No, zwierzę wpadło, zjadło, co chciało i... Wszystko tu jest zniszczone. Fotele, tragiczny stan, to się nie da nic z tym zrobić, jedynie oprzeć na nowo. Ja tego nie będę robił, bo to się nie kalkuluje. Raczej kupię w oryginalnym stanie, jeśli w ogóle będę to robił. Chociaż bardzo się najarałem, żeby go robić. No ale to mnie trochę przeraża. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest, kurde, do takiego stanu, jak ktoś doprowadził auto, to musi być niezłym, kurde, brudasem i w ogóle. Albo po prostu miał na tyle dużo kasy, że gdzieś go rzucił w krzaki i stało. Zobaczcie. To jest kosmos jakiś, co tu się dzieje. Tak na szybkości pokażę, nie ma co tu komentować. Ale wersja wypas. W ogóle sprawdziłem po winie. To jest wersja jakiś, kurde... Numer dodatkowy ma 430 off-road package, nie? Czyli coś związanego z off-roadem, ale pff, o co tu chodzi, to nie wiem. Drewienko, o dziwo, to długie widzę, że jest niezłe. Tutaj to nie ma już tego, odkleiło się. Deska rozdzielcza niezła, chyba tutaj dziura będzie, ale to postaram się jakoś to zatuszować. Na pewno będzie dziura, bo wkręty ktoś wpierdzielił. No i co? No i zobaczcie, co tu się dzieje. Cyk, cyk, to wszystko będę chciał na razie odkurzyć. Boczki. Wilgoć też, nie? No stał pewnie gdzieś na zewnątrz, czy nie wiem w sumie. Zobaczcie tył. Co to jest po pająkach, czy jakieś kupy tej kuny? Nie wiem, co to szczerze powiedziawszy jest. Nie zdziwiłbym się, jakbym tu znalazł jakąś martwą zwierzynę. Zobaczcie, ile tu jest sprężyn. Siada się na tej jak na kanapie u babci. No właśnie tak się siedzi. Zobaczcie, co tu jest w środku. No fotele to są do wywalenia. No to nie oszukujmy się, ale jest tragedia. No tu boczek. Wygląda nieźle. O, zobaczcie, ślady zwierzęcia. Boczek wygląda nieźle, drewno wygląda nieźle. Ktoś zaczął się szarpać, upierdzielił plastik. No standard. Tu pourywane, pod sufitki to nie ma, cały ten boczek zerwany, tamten bok jest niezły, tylna półka, panowie i panie, proszę zobaczyć, kupy, 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 kupy roboty przede mną. Nie jestem pewny, czy to pasuje z seka, z tego, z wersji SE. Ten boczek i ten, bo miałbym właśnie czarne w tym kolorze, to by, kurde, to już mógł sobie coś tutaj kombinować i zamieniać. Słupka też nie ma, też oberwany, na szczęście mam słupek. Lusterko też mam. Zobaczymy z tamtej strony, jak wygląda licznik, jaki jest przebieg, bo nawet nie mam zielonego pojęcia. Nie patrzyłem w ogóle na to. O! No to wszystko jest do wywalenia, to trzeba rękawiczki kłaść, bo to jest, kurde, syf jest straszny. Patrzcie, co tu się dzieje.
BRC, no i gaz był. Co tu się dzieje, że coś mnie nie zaatakowało? No patrzcie, jakie dziwne tu rzeczy były porobione. Tu jakieś coś, nie wiem. O, światła tak przekręca. Co to, co tu chodzi w ogóle? Samo tu. Chamsko złapany na jakieś kurde, nie wiem, śrubę. Wszystko lata jest. Ktoś to rozbierał niepotrzebnie, no. Przepierdzielony wkręt jest, no, żeby boczek się nie ruszał. No przebieg mamy 519. No i to pokazuje ogrom zniszczenia. Ten samochód, no jednak chyba był wołem roboczym. 519. O ile to jest od tego licznik. No ale no może być, bo wygląda źle to wszystko. O, deska jest pęknięta. No to dupa. Deska się nie nadaje do niczego. Jest pęknięcie. Dobra, to tak to wygląda z tej strony. Zobaczymy jeszcze z tej. No źle to wszystko wygląda. Apteczkę jakąś fajną tutaj też kuna raczej rozwaliła, no bo kto no. W ogóle zobaczcie, jaki jest kolor od spodu. Srebrny metalik. Ktoś go pomalował na czarno. Bo fabrycznie naprawdę patrzyłem po winie. Całość tu jest jako srebrny metalik. Ale jeśli miałbym go robić, to chyba zostawiam w tym kolorze. Bo jest kozak. Naprawdę tu lekko są szyby przyciemnione gdzieś tu z tyłu i na tylnej szybie. Plus dowalony taki wydech olbrzymi. Plus tafela fajna. No kurde, fajnie to się prezentuje. I zobaczcie, tu jest najlepszy. Wcześniej pokazywałem. Cyk, szluga. A tam jest, kurde, milion papierosów. Ktoś palił szlugi po kryjomu, pewnie przed rodzicami. I wrzucał, nie? Dobry nygus. Dobra, tutaj też, no. Jest, kurde, tragedia. To wszystko muszę wywalić. Dobrze, że jest komplet czterech tych felg. Tu się bardzo cieszę, bo to do seka pójdzie. Zobaczcie, to jest wszystko, kurde, do prania. No i nie wiem, co z tym robić, naprawdę, bo na ten moment mam za dużo projektów. Seka chciałem robić, 124 jest niedokończona tak naprawdę. Tamten złoty, co kupiłem, plus jeszcze ten dziad, Gargamel. O, grill mamy, plastik połamany, chrom jest niezły. Te listewki aluminiowe, całkiem. No i tak samo tu, tę wykładzinę zamierzam wywalić. No i to wszystko doprać. Doprać, na razie jakoś to umyję, no co ja z tym zrobię, no. Mam akrę. Trzeba będzie myć. Dobra, zabieram się za robotę, bo nie mam na co czekać. Na bieżąco będę pokazywał filmy z tego czyszczenia.